Cioè io mi, se, mi vedo così. Co o tym myślę? A in quel momento lì byłem wtedy naprawdę wściekły, bardzo wkurzony. Przyznaję, że najbardziej dziwi mnie to, że udało mi się wyjść cało z tej przygody. To naprawdę zdumiewające. Czasami myślałem, że to już koniec. Ale mam pewną zdolność. Polega ona na tym, że nigdy nie tracę nadziei. Może nie tyle nadziei, bo nie wiem, co ona w rzeczywistości oznacza, ale raczej rozum. Pozwala mi to pojąć sprzeczności. Pomyśl, jak mnie potraktowano. Udało mi się z tego wyjść z podniesioną głową. Zachować godność wobec tych wszystkich, którzy posądzali mnie o zdradę i dysocjację. Antonio Negri. Niekończąca się rewolucja. Pragnę przedstawić wam Antonia Negriego, który jest teraz wolnym intelektualistą. Cieszymy się, że jest tu z nami. Toni, wyjdź, Toni, wyjdź. W dzisiejszych czasach do wyzysku dochodzi nie tylko wtedy, kiedy jesteś w fabryce, ale także gdy jedziesz do pracy albo kiedy jesteś w szkole i w czasie, który poświęcasz rodzinie lub społeczeństwu, a nawet kiedy śnisz. Bywa się nie tylko w fabryce, ale też podczas drogi do pracy. To work. Exploitation now takes place during the reproduction of the whole of society. W tych wszystkich momentach pojawia się także opór i on nadaje tempo przemianom ruchów politycznych. To właśnie opór góruje nad tradycją ruchu robotniczego, czasami heroiczną, innymi razy potworną. To jedno z pierwszych publicznych wystąpień włoskiego filozofa Antonia Negriego na wolności, po ponad 20 latach spędzonych w więzieniu i na emigracji. W latach 60. XX wieku agitował przed włoskimi fabrykami. Dziś uchodzi za jednego z intelektualnych przywódców ruchu alterglobalistycznego. W światowym bestsellerze Imperium, napisanym wraz z amerykańskim literaturoznawcą Michaelem Hardym, dowodzi, że w zglobalizowanym świecie możliwa jest rewolucja. Ten film opowiada historię intelektualisty podziwianego jako wizjoner i filozof, a osądzonego za działalność terrorystyczną i antypaństwową. W roku 1979 Negri, profesor filozofii politycznej, został oskarżony o uprowadzenie i zamordowanie Aldo Moro, przywódcy chrześcijańskiej demokracji. We Włoszech wprowadzono stan wyjątkowy. Negriemu postawiono zarzut kierowania organizacją terrorystyczną o nazwie Czerwone Brygady. Oskarżono go też o nawoływanie do zbrojnego powstania antypaństwowego. Opinia publiczna we Włoszech określa go mianem cattivo maestro, nikczemnego nauczyciela młodzieży. Staje się persona non grata. Byłem złym nauczycielem, bo naraziłem chłopców na niebezpieczeństwo, ponieważ skazałem ich na samobójczą śmierć i zmusiłem do zabijania. Nikczemny nauczyciel to bardzo surowe określenie, użyły go media. Nikczemny nauczyciel to taki, który uczy rzeczy niemoralnych. Według Sokratesa złym nauczycielem jest ten, kto uczy złych rzeczy kłócących się z porządkiem społecznym. Jeśli chodzi tu o nauczyciela akademickiego, to jeszcze pół biedy, bo opłaca go państwo. Questo è vero, insomma, che le insegnate in quanto maestro, bada bene, maestro accademico, insomma, quindi la insegnate facendosi pagare dallo Zawsze Stato. Wiedziałem, że nauczycielem zostaje się po to, aby uczyć wolności i wcielać ją w życie. Quando si diventa professori per insegnare libertà, Będąc no? nauczycielem akademickim, libertà, no? naucza się tego, Invece, lì, co nakazuje państwo. Quello che lo Stato ti dice che devi insegnare. No. Tak nie powinno być. Così non funziona.
Wydarzenia, które doprowadziły do oskarżeń pod adresem Negriego, zaczęły się w Porto Marghera, strefie przemysłowej pod Wenecją. Tutaj Negri odkrywa zasadniczy wątek wszystkich swoich analiz i późniejszych teorii. Pracę i walkę z wyzyskiem. W latach 50. industrializacja powoduje przemieszczanie się robotników z południa na północ kraju. Zasiedlają przepełnione blokowiska. Pracują na akord. Wraz z grupą intelektualistów, tak zwanych operaistów, członków ruchu pracowniczego, Negri bada sytuację, by przygotować się do działalności politycznej. Wiele razy jeździliśmy po wsiach, aby spotykać się z robotnikami. Tony był człowiekiem ludu i człowiekiem polityki. Krawat szybko chował do kieszeni. Potrafił świetnie się dogadać z tymi ludźmi. W naszej pracy skupialiśmy się na ulotkach. Drukowaliśmy je 2-3 razy na tydzień. To także był sposób na to, aby brać udział w polityce. Ed era questo il modo poi anche di costruire l'intervento politico. Andavo davanti alle fabbriche verso le. Zjawiałem się pod fabryką około 5 po południu. Facevamo riunioni con i. Organizowaliśmy zebrania z towarzyszami, którzy następnie wchodzili do fabryki. Zostawałem tam od 6 do około 8:30. E poi prendevo la macchina e venivo a Padova. A potem wsiadałem do samochodu i jechałem do Padwy. To około pół godziny drogi. E poi facevo la mia. Wkładałem krawat i zaczynałem życie uniwersyteckie. Profesor Negri kierował Instytutem Filozofii Politycznej Uniwersytetu w Padwie. Nie kłóciło się to z politycznym zaangażowaniem. Muszę powiedzieć, że ze wszystkich profesorów pracujących na tym fakultecie, on wymagał najwięcej. Wymagał najwięcej od tych, którzy z nim pracowali. Pamiętam pewne charakterystyczne zdanie. Kiedy Tony mówił, tak szczerze kolego, to nie rozumiem cię, człowieka naprawdę ogarnął wstyd. Mówił nam w ten sposób, że pewnych rzeczy dobrze nie zrozumieliśmy albo że źle je odczytaliśmy. W oczach osób, które zajmowały się formułowaniem teorii odmowy pracy, my pracowaliśmy najwięcej. Il rifiuto del lavoro, eravamo quelli che lavoravamo veramente molto di più. Se io penso alla mia famiglia, no? Czasem myślę o swojej rodzinie. O postępie, jaki się dokonał za czasów mojego dziadka i mamy. Kiedy byłem dzieckiem, mój dziadek, sezonowy robotnik rolny, powtarzał mi, że nie wiem, ile wysiłku potrzeba, aby dźwigać na plecach ciężkie worki. A gdy taką pracę trzeba wykonywać przez cały dzień, gdy cały dzień dźwiga się na plecach worki, taka charówka niszczy nie tylko plecy, ale i życie. W odmowie pracy chodzi o to, aby posłać dzieci do szkoły, aby przekształcić warunki pracy. Bo kiedy ludzie odrzucają pracę najemną, kapitalizm nie może już sprawować nad nimi kontroli. Polityczna grupa interwencyjna skupiona wokół Negriego nazywała się Potere Operaio, czyli Robotnicza Siła. Organizacja ta jednoczyła robotników i intelektualistów. Ich żądania szły dalej niż postulaty związków zawodowych. Chcieli nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale sprzeciwiali się pracy najemnej jako takiej. Pragnęli wolności zamiast pracy w fabryce. Gdy sytuacja w fabrykach się zaostrzyła, Robotnicza Siła ze swymi radykalnymi żądaniami zyskała większe wpływy.
Poznałem Negriego w 1967, miałem wtedy 17 lat. Grupa formowała się w trzech miastach pomiędzy tą miejscowością a Bolonią. Raz przyjechał tu profesor Spadwy, o którym mówiło się jak o przywódcy. Organizował robotniczą siłę na szczeblu krajowym. Byłem studentem i pamiętam, że to spotkanie pod pewnymi względami okazało się poruszające. W roku 1968, podobnie jak w całej Europie, zbuntowali się studenci. We Włoszech uaktywnił się także niezależny ruch robotniczy, który kształtował się już od lat. To nieprawda, że jesteśmy w tym społeczeństwie wolni. Nasza wolność ogranicza się do codziennego wstawania i chodzenia do pracy. Twierdzenie, że praca uszlachetnia, to wymysł kapitalistów. Jesienią 1969 robotnicy nie mieli już nic do stracenia. Odmówili podjęcia pracy i niszczyli linie montażowe w fabryce Fiata. Blokowali taśmy. Rady pracownicze przejęły kontrolę. To początek konfliktu, który potrwa kilka lat. Negri był świadkiem rewolty w fabryce Fiata w Turynie oraz w zakładach chemicznych w Porto Marghera. Jeśli Fiat nie dotrzyma danych nam obietnic, my, robotnicy, po 30 listopada ponownie podejmiemy walkę na tych samych zasadach, na jakich prowadziliśmy ją do tej pory. Robotnicza siła. Robotnicza siła. Państwo zrozumiało, że siła tego ruchu była ogromna i próbowało rozprawić się z nim jak zwykle, wywołując problem bezpieczeństwa społecznego oraz dyskusję na temat przemocy. Sicurezza sociale, la polemica sulla violenza. Dokonano tego, wykorzystując militarne grupy parafaszystowskie lub związane z policją. Fasciste o legate alla polizia. Na Piazza Fontana w sercu Mediolanu wybuch bomby zabija 16 osób. Jest mnóstwo rannych. Zamach przypisywano lewicy. Dopiero po latach okazało się, że odpowiadały za niego ugrupowania neofaszystowskie powiązane ze służbami wywiadu. Tak zwana strategia napięcia, na którą złożyła się seria zamachów terrorystycznych, miała wprowadzić atmosferę strachu i niepewności. Następnie doszło do zbrojnych potyczek z manifestantami, z uczestnikami pochodów protestacyjnych. W tamtych latach w Mediolanie podczas każdej manifestacji ktoś ginął. Teraz, kiedy poległ młody Giuliani, wszyscy w Genui są oburzeni. W latach 60. po każdym starciu pozostawał na placu boju choć jeden trup. W takiej sytuacji także nasz ruch zaczął się zbroić. Zaczęto odpowiadać na strzały policji. I tak rozpoczęła się mała wojna domowa, która trwała praktycznie przez całe lata 70. Come on.
Ha fatto alzare voi presto, sbagliato. Ma che miracolo! Gente, delle fabbriche che sono in cassa integrazione, a me sembra che abbiano il diritto di verificare nella zona se loro che sono in cassa integrazione dicono da almeno 10 o 12 anni. Quindi siccome è un controllo tranquillo, sindacale, la mia testa sindacale. Buongiorno! Przywiedliśmy przed bramy fabryk kilka tysięcy bezrobotnych, głównie młodych. Mówiąc im, że jeśli chcą pracować, jeśli fabryka ma więcej produkować, to oni właśnie po to tam przyszli. Doszło do starcia ze związkami zawodowymi. To było najcięższe i najtrudniejsze starcie. Mówię to po to, aby pokazać, jak może zrodzić się w takiej sytuacji przemoc. Kilka tysięcy osób, głównie młodych ludzi, zostało bez pracy. W następną sobotę znów tam przyszli, ale nie mogli nic zrobić, bo w fabryce nie było prądu. Ktoś ściął wszystkie słupy elektryczne. Przewróciły się i fabryka została pozbawiona dopływu prądu. Znam te fakty, bo posądzano mnie, że to moja sprawka. Protest rozszerzał się, obejmując całe miasto. Fabryka jako taka przestawała istnieć. Przeistaczała się w fabrykę społeczną. Robotnik, wytwórca, ten, kto produkował wartość dodatkową, nie był już kimś, kto szedł rano do fabryki. Teraz mogłeś spotkać go w szkole, w domu, w małym warsztacie, w usługach, wszędzie. Nei servizi lo trovavi dappertutto. Negri obserwuje powstawanie nowej klasy. Wprowadza pojęcie robotnika społecznego. To wstęp do jego późniejszych teorii. Naprawdę otwierały się nowe horyzonty. Także te rewolucyjne. Powstawały też nowe ruchy. Ogromne znaczenie miał feminizm. Przede wszystkim we Włoszech. Musisz pamiętać o tym, że to lata walki w sprawie rozwodów, aborcji i tym podobnych. To były silne ruchy, zmieniające sposób myślenia. Tutti i compagni giù in piazza, questa è guerriglia, porco Dio! Robotnicza siła została wchłonięta przez autonomię, najbardziej radykalne ugrupowanie ruchu protestacyjnego. Zakładało ono powstanie społeczeństwa alternatywnego. Na ulicach i w ludzkich umysłach zapanował zamęt. Autonomia dice rovesciamo tutto questo. Wolność oznacza, że można wszystko wywrócić. Iść tam, gdzie nam się podoba. Budzić się o godzinie, która nam odpowiada i robić to, co najbardziej lubimy. Ta postawa wcale nie jest wrogiem wydajności. Przeciwnie. Zapewnia maksimum wydajności w świecie, w którym o wysokości produkcji decyduje wiedza, a nie praca fizyczna. Studiowaliśmy, ale mieliśmy czas na wszystko. Pracowaliśmy w domu, na stołówce, w fabryce, gdzie kto chciał. Jeśli nie chcieliśmy płacić za tramwaj, to nie płaciliśmy. Jeśli nie chcieliśmy płacić za kino, nie płaciliśmy. Nie podobał nam się film, to koniec z oglądaniem i zaczynała się dyskusja, dlaczego nam się nie podoba. Jeżeli nie podobało nam się to, co pokazywali w telewizji, natychmiast robiliśmy coś, żeby to zmienić. Dochodziło do samowolnego obniżania opłat za telefon i prąd. Pustoszono supermarkety, po czym dzielono się towarami. Dla Negriego, jako teoretyka autonomii, stanowiło to przejęcie majątku społecznego. Według niego należało skończyć z wyzyskiem i kapitalizmem, posługując się także jawnymi aktami przemocy. Powstały wtedy najbardziej kontrowersyjne prace Negriego. Później na ich podstawie władze zarzucą mu moralną odpowiedzialność za eskalację aktów przemocy. W latach 70. zaczęto go traktować jak przywódcę.
un po' un capo, insomma, perché molti si riferivano. Wiele osób odwoływało się do niego, jakby tylko on miał prawo głosu. Autorizzato a parlare. Agli altri sembrava una persona importante. Był postrzegany jako ktoś ważny. Przywódca kierujący rewolucją. Per vederlo come capo che ordina la rivoluzione, ecco, in qualche modo. Sytuacja polityczna we Włoszech była niestabilna. Państwo czuło się zagrożone z prawa i z lewa. Chadecy chcieli zawiązać koalicję z partią komunistyczną w ramach tak zwanego historycznego kompromisu. Dla radykalnego ruchu autonomii oznaczało to zdradę. Eskalacja nastąpiła w Bolonii i w Rzymie. Doszło do otwartej konfrontacji z władzą państwową. Cioè praticamente ci sono 100.000 persone almeno. W Rzymie zebrało się ze 100 tysięcy osób. I giornali dicono. Gazety pisały o tym wydarzeniu, że to drugi marsz na Rzym. E la polizia. Polizia była uzbrojona po zęby. Assolutamente incredibile per difendere i palazzi romani. To nie była pokojowa manifestacja. Wszystko wyglądało naprawdę dramatycznie. Doszło do aresztowań i starć zbrojnych w całym Rzymie. Manifestacja z przełomu maja i czerwca 1977 miała charakter rewolucji. Uważam, że całe moje pokolenie zostało wciągnięte w proces dokonywania bardzo trudnych i rozdzierających wyborów. Anche perché d'altro lato przy tym wszystkim mieliśmy wrażenie, że można zmienić świat. Potevamo cambiare il mondo. Che c'era una że mamy konkretną i realną możliwość, aby tego dokonać. Allora uno poteva anche accettare che tutti byliśmy gotowi zaakceptować także to, iż w tym celu można użyć wszelkich środków. Ecco, non accettare alcuni, a więc odrzucenie pewnych metod, powiedzmy sobie wprost, że chodziło o zabójstwa i akty terroryzmu, było bardzo, bardzo trudne. Era una scelta molto difficile, insomma, molto difficile. Ruch autonomii znalazł się w ślepej uliczce. Wewnętrzne konflikty były nieuniknione, szczególnie w kwestii użycia siły. Wielu członków ruchu zasiliło szeregi czerwonych brygad. Spora grupa aktywistów zdecydowała się na zejście do podziemia i nielegalną działalność. Państwo w odpowiedzi wysłało na ulicę czołgi. Niewielu teraz pamięta, że towarzyszyło nam wówczas uczucie entuzjazmu. Na przykład, kiedy zaczęły się porwania dokonywane przez czerwone brygady. Te porwania nie kończyły się śmiercią porwanych, tylko ich uwolnieniem. Generavano come momento quasi traktowano to jak akt demonstracji siły i dowód, że oni są równie silni jak kapitaliści, jak ludzie kierujący przemysłem. A potem na widok zabitych nastąpiła konsternacja. W 1978 uprowadzono przewodniczącego chrześcijańskiej demokracji Aldo Moro. Porywacze zabili jego ochronę. Czerwone brygady przyznają się do tego porwania. Do głosu doszła militarna logika i nic nie zdołało już jej powstrzymać. To był moment, kiedy wszyscy, to znaczy wszyscy towarzysze podzielający moje poglądy, zdali sobie sprawę, że trzeba będzie za to zapłacić. Wywierano ogromne naciski w sprawie uwolnienia Moro. Odbywało się to różnymi kanałami. Wywierała je również Partia Socjalistyczna. Właśnie tej partii i Craxiemu zależało, by uwolnić Moro za wszelką cenę.
Pamiętam, że próbowano stworzyć jakiś bardziej wyrazisty wizerunek autonomii. Zorganizowaliśmy więc niezależny, ale całkiem udany strajk w zakładach Alfa Romeo. Byłem przed bramą fabryki w Mediolanie pomiędzy 7 a 8.30 i wtedy dotarła do nas ta wiadomość. Powiedziałem: chłopcy, kończymy. Po upływie 2 miesięcy zwłoki Aldo Moro odnaleziono w sercu Rzymu. Niemal rok później władze rozprawiły się z intelektualistami ze środowiska autonomii. W ciągu kolejnych lat prowadzono dochodzenia przeciw 60 tysiącom aktywistów, a 25 tysięcy aresztowano. Na mocy ustaw specjalnych można było latami przetrzymywać oskarżonych w areszcie śledczym. Był to wstęp do generalnej rozprawy z tym ugrupowaniem. Kiedy byłem w więzieniu, wciąż rozmyślałem o tych 17 zabitych. Panuje przekonanie, że brałem udział w jego porwaniu. Nie spodziewałem się, że zostanę uznany za szefa Czerwonej Brygady. W akcie oskarżenia była mowa o wywrotowej organizacji, spisku politycznym, stworzeniu zbrojnego stowarzyszenia, wzniecieniu zbrojnego powstania przeciwko władzy państwowej oraz o współudziale w uprowadzeniu i zabójstwie Aldo Moro. W pierwszej chwili oskarżono mnie, że byłem przywódcą Czerwonej Brygady. Umieścili mnie razem z członkami tego ugrupowania. Od początku stosunki z nimi były bardzo napięte. W końcu doszło do starcia i to dwukrotnie. Do pierwszego doszło w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Palmi, gdzie zostałem osądzony przez członków brygad i skazany na śmierć. Powodem były moje oświadczenia, także te wygłaszane w przeszłości. Po pierwsze, głosiłem w nich, że w sprawie Moro podjęto głupią i samobójczą decyzję. Po drugie, jeśli chodziło o kwestię niemiecką, o frakcję Czerwonej Armii, twierdziłem, że z całą pewnością przywódcy tej organizacji, którzy znaleźli się w więzieniu, zginęli tam niejako na własne życzenie. A to dlatego, iż cały ruch chylił się ku upadkowi i że zakrojona na skalę europejską operacja terrorystyczna była po prostu samobójcza. Twierdziłem też, że powinno dojść do demobilizacji ruchu i do zawarcia pokoju. Przez kilka lat ciągnęła się za mną opinia zdrajcy. Potem nastąpił fenomen skruchy. W takiej sytuacji trudno było nazwać Negriego zdrajcą. Negriego, który nigdy się nie kaił, nic nie mówił i odmawiał zeznania. Na procesie stanąłem w obronie ruchu. Później znaleźli się tak zwani pentiti, pokutnicy. Ci byli najgorsi. Również oskarżyciel publiczny Czerwonych Brygad w Palmi był pokutnikiem. Ja do dzisiaj zachowałem godność, gdy tymczasem wiele z tych osób ją utraciło. Przez Włochy przetoczyła się fala represji. Masowe procesy ciągnęły się przez dziesięciolecia. Oskarżeni cały ten czas spędzali za kratkami. Władza zwyciężyła. Przywrócono dawną równowagę. Całe pokolenie, które chciało zmienić włoskie społeczeństwo, znalazło się w więzieniach lub na emigracji. Ja nie byłem szefem tego ruchu, ale jego częścią. Błędy, jakie popełniłem, były także błędami innych jego członków. Jednak ja miałem siłę, aby powiedzieć, co można robić, a czego nie.
Le responsabilità ci sono. Jeśli należysz do jakiegoś ruchu, musisz pogodzić się z wynikającymi z tego konsekwencjami. Quindi come errori politici piuttosto che come responsabilità semplicemente. Wiąże się z tym odpowiedzialność przede wszystkim z punktu widzenia historycznego. Tu bardziej chodzi o błędy polityczne niż po prostu o odpowiedzialność moralną. Nie oznacza to oczywiście, że ona nie istnieje. Krótko mówiąc, decydującą rolę odgrywają masy. Nikt nie ma możliwości kierowania procesami historycznymi, a już na pewno nie ja. Negri spędził w areszcie śledczym 4 lata. Praca nad książką o filozofie Baruchu Spinozie pomogła mu otworzyć nowy rozdział życia. Historia Spinozy stanowiła dowód na to, że można przeżyć. Nie był on dla mnie jedynie obiektem studiów filozoficznych. Był wielkim intelektualistą, z którym da się dyskutować. Z którym można dokonać odkrycia, że państwo co prawda wsadziło mnie do więzienia, ale że w człowieku i w życiu tkwi siła, dzięki której i tak prze się do przodu. Il cardinale Mattoni Negri è stato l'unico a fare eccezione entrando, come vedremo ora anche nelle immagini, con i deputati di Democrazia Proletaria. All'inizio della seduta. W roku 1983 Negri, jako poseł partii radykalnej, prosto z więzienia trafił do parlamentu. Dzięki immunitetowi odzyskał wolność. Jednak po kilku miesiącach stracił immunitet. I tak zapadła decyzja o wyjeździe. Miałem oczywiście mnóstwo wątpliwości. Przede wszystkim chodziło o to, że byłem bardzo przywiązany do towarzyszy, przyjaciół. Mówię tu także o więzi uczuciowej. Ale musiałem wyjechać, bo znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Potem nastąpił bezwzględny atak ze strony mediów, szczególnie tych związanych z partią komunistyczną. To było naprawdę okrutne. Pisali coś w stylu: uciekaj, tchórzu, tyle gadałeś, a teraz nas porzucasz. Si fan tanti bei discorsi e poi si fugge e via di questo passo. Negri został in absentia skazany na 30 lat więzienia. Później karę skrócono do 18 lat. Odstąpiono od zarzutów o zamordowanie Aldo Moro oraz o odpowiedzialność za zbrojne powstanie antypaństwowe. Negri odpowiadał jednak za kierowanie autonomią i podżeganie do przestępstw. Negri uciekł do Paryża. Działało tam środowisko włoskich emigrantów politycznych z lat 70. Socjalistyczny rząd Mitterranda tolerował Negriego i wielu innych. Negri spędził tam kolejnych 14 lat bez żadnych dokumentów. Przez pierwsze 6 miesięcy pobytu w Paryżu Tony był bardzo samotny. Miał tam wielu przyjaciół, ale nie wiedział, czy Włosi nie podlegają czasem ekstradycji. A wniosek w tej sprawie został złożony natychmiast. Sposób załatwiania tej sprawy we Włoszech, jak i argumenty przedstawione we wniosku o ekstradycję były skandaliczne. Kierzman, adwokat zajmujący się sprawą Negriego, opowiadał o całej tej prawnej farsie, ale i on nie mógł uwierzyć, kiedy przeczytałem mu fragmenty aktu oskarżenia. Rzucało się w oczy jego upolitycznienie. Opierano się na przykład na zeznaniach świadka, będącego jednym z tych, którzy okazali skruchę. To się nie trzymało kupy.
Cieszący się renomą przyjaciele, tacy jak filozofowie Felix Guattari czy Gilles Deleuze, pomagają Negriemu stanąć w Paryżu na nogi. Pomoc Felixa okazała się niezwykle istotna. Przez kilka lat nazywałem się Antoine Guattari. Felix wynajął mi mieszkanie, załatwiał umowy. Ja nie miałem żadnych dokumentów. Negri koncentruje się na filozofii. To czas jego reorientacji. Chodziło o kwestie filozoficzne, nie o przyjaźń, ale o kwestie filozoficzne w obrębie dyskursu. Hart twierdzi, że w XIX wieku filozofię tworzono w Niemczech, a walczono we Francji. W drugiej połowie XX wieku walczono we Włoszech, a filozofię tworzono we Francji. Doskonale pojął antydialektyczną, czy też adialektyczną stronę filozofii Deleuze'a, Foucaulta i całego nurtu francuskiego. A więc dyferencjalizm, który pomógł w zerwaniu z tradycyjnym marksizmem. Dzięki pomocy Deleuze'a i Guattariego Negri mógł nauczać na Uniwersytecie 8, stanowiącym ośrodek nowatorskiej filozofii francuskiej. Prowadzone przez niego seminaria przyciągały zwolenników nowej myśli krytycznej. Tony był najbardziej znaną postacią wśród włoskich wygnańców w Paryżu. Wielu uważało go za głównego intelektualistę. Miał pewien plan. Chciał stworzyć wraz z francuskimi intelektualistami nowy sposób myślenia. Od swych francuskich kolegów Negri przejmuje koncepcję mówiącą, że władzy nie da się dziś ograniczyć do jednego ośrodka, ponieważ przenika ona wszystkie formy życia. Mówi o biopolityce i radykalizuje pojęcie robotnika społecznego z lat 70. Dziś całe społeczeństwo wciągnięte jest w tryby produkcji, a co za tym idzie, naznaczone wyzyskiem. A na czym polega wyzysk? Do wyzysku dochodzi wtedy, kiedy zbierze się razem rozmaite elementy społeczne, a z nich wyłowi się te, które sprawiają, że możliwa jest komunikacja. To właśnie możliwość komunikacji nadaje wartość produktom i towarowi. Negri używa pojęcia pracy niematerialnej. Kryje się za tym odkrycie, iż obecnie bogactwo wytwarza się dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu wiedzy i języka, nie zaś na drodze pracy fizycznej. To intelektualne i społeczne umiejętności pracowników określają dzisiejsze złożone procesy wytwórcze. Negri musi odpowiedzieć na pytanie, jak zorganizowana jest globalna władza polityczna w XXI wieku i jak z wielości postaw politycznych mogłaby narodzić się równoważąca ją siła. Rozpoczyna pracę nad książką Imperium. Można powiedzieć, że Imperium jest niejako podsumowaniem 14 lat spędzonych we Francji. Z jednej strony to analiza zjawiska przekształcenia pracy, a więc przekształcenia struktur kontroli społecznej. Z drugiej strony analiza kryzysu zachodniej myśli politycznej związanej z nowoczesnością. Imperium zawiera takie właśnie elementy. Nowy nurt myślowy przyciąga do Paryża młode pokolenie aktywistów, także z Włoch. Podążają śladami profesora. Dzięki nim odżywają związki Negriego z ojczyzną. Spotykaliśmy się z emigrantami. To było bardzo ciekawe. Na spotkaniach zjawiali się wszyscy w komplecie. Przypominało nam to prawdziwą, tajną komunę, która trzymała się razem. Tak naprawdę wszystko było bardziej skomplikowane. Ale wtedy ja tak to widziałem. Molto più complicata la questione, però ti dico come lo vedevo io. W 1997 roku, po kilkunastu latach pobytu w Paryżu, Negri decyduje się na powrót do Włoch.
ma nadzieję na ożywienie debaty na temat amnestii dla emigrantów i więźniów politycznych z lat 70. W tym celu oddaje się w ręce włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Pragnie rozliczyć się z przeszłością, by móc ponownie prowadzić działalność polityczną we Włoszech. Wsiadając do samolotu, Negri pozostawia w Paryżu przyjaciół oraz porzuca ugruntowaną pozycję. To krok w nieznane. Decyzja rodziła się stopniowo. On myślał od lat o tym, że powinien coś zrobić. W grupie paryskiej jako jedyny popierałem tę decyzję. Wtedy wydawała mi się słuszna. Tony upierał się przy swoich pomysłach, niezależnie od tego, co mówili inni. Ludzie nie mieli wpływu na jego decyzję. Ale większość przyjaciół w Paryżu i we Włoszech uważała, że popełnia błąd. Przeczuwałem, zapewne z dużym wyprzedzeniem, odrodzenie ruchu we Włoszech. A me capita sempre Było to così, bardzo sentire queste cose quasi a naso, insomma, non so, una sensibilità molto particolare per queste faccende qui. Mam szczególną wrażliwość w tych kwestiach. W żadnym razie nie jestem prorokiem, ale zawsze wyczuwam to z wyprzedzeniem. Miałem intuicję. A potem pojawiły się sprzyjające okoliczności polityczne, o których wnikliwie dyskutowałem z wieloma włoskimi politykami, z osobami, które uczestniczyły w pracach dwuizbowego parlamentu. Szanse na ogłoszenie amnestii wynosiły około 60-70%. Natychmiast po wylądowaniu w Rzymie został aresztowany i trafił za kratki. Zamiast amnestii w wieku 64 lat czekało go więzienie i obowiązek stawiania się na żądanie władz. Przeszłość upomniała się o niego. W USA ukazuje się Imperium, książka napisana przez Negriego i Harda. Staje się bestsellerem. Przez zwolenników postrzegana jest jako manifest komunistyczny XXI wieku. Negri i Hard stworzyli nowe pojęcia polityczne oraz wizję ruchu oporu w zglobalizowanym świecie. Jednocześnie najpierw w Seattle, a następnie w Genui ruch alterglobalistyczny w coraz większym stopniu zaczyna przyciągać uwagę świata. Wygląda na to, że Negri i Hard proponują teoretyczną refleksję na temat aktualnych wydarzeń. Imperium nie wzmacnia granic, by izolować obcych, lecz niczym gigantyczne gardło zasysa ich do swego pokojowego ustroju. W wyniku tłumienia i tuszowania różnic oraz zacierania granic, Imperium wydaje się bezpieczną przestrzenią, w której podmioty poruszają się bez większego oporu czy konfliktów. Nikt nie powinien zapominać o tym, że ruchom zawsze towarzyszy zjawisko teoretyzowania. Nie jest tak, że ludzie przynależący do danego ruchu sięgają wyłącznie po idee wielkich myślicieli. Myślę, że to ważne, aby we wszystkich ruchach rozwijała się dyskusja o zagadnieniach teoretycznych. Sądzę, iż nasza książka może być wykorzystywana w tego rodzaju dyskusjach. Mimo zainteresowania opinii międzynarodowej, Negri odzyskał wolność dopiero wiosną 2003 roku. Dostał paszport i mógł podróżować. Bardzo dobrze pamiętam pierwszy dzień jego przepustki.
Wyszedł na 3 dni. Pozostawał pod ścisłą kontrolą. Wszędzie byli policjanci i tajniak, który wciąż nas obserwował. Byłaś przestraszona, kiedy ludzie na ulicy mnie pozdrawiali. Tak, wtedy bałam się gwałtownych reakcji. Nawet dzisiaj czasami się tego obawiam, ale coraz mniej. Wtedy było tyle brutalnych komentarzy w prasie. Minęło 30 lat, a wielu ludzi nadal uważa cię za zabójcę Moro. To doprowadzało mnie do szaleństwa, przyprawiało odległości. Negri nie mógł nauczać we Włoszech ani korzystać z praw wyborczych. Jednak natychmiast stał się rozchwytywanym mówcą. Powinniśmy naprawdę pozbawić kapitał jego podwalin. Aby pozbawić kapitalizm podwalin, czyli wyzysku, powinniśmy rozwinąć w sobie zdolność brania inicjatywy we własne ręce. Powinniśmy sami zarządzać swoimi zdolnościami intelektualnymi. Dla Negriego opór na płaszczyźnie globalnej powstaje w ramach różnych sieci. Przybiera też postać lokalnych walk. Zmieniły się formy oporu, jednak nadal jest to walka z wyzyskiem. Czym jest przemoc? Przede wszystkim i zasadniczo przemoc to wyzysk. Jeśli o tym zapomnieliśmy, to znaczy, że wściekłość przesłoniła nam jasność widzenia. Przemoc stanowi zasadniczą formę wyzysku. To reakcja, odpowiedź wyzyskiwanego podmiotu. Wyzyskiwany podmiot to podmiot inteligentny. Jest on mobilny, elastyczny, roi się jak pszczoły. Gromadzi się i rozrasta w obrębie życia społecznego. Negri opracował nową koncepcję klas opierającą się na tzw. teorii wielości. Za jej pomocą opisuje tłum pracujących jednostek. Koncepcja ta różni się od starych idei opartych na pojęciu masy czy narodu. Inteligentny, elastyczny tłum podejmujący działania równolegle na całym świecie broni się przeciw wyzyskowi przez globalne struktury władzy, przez imperium. W wizji Negriego tłum staje się globalnie działającym rojem oporu. Nagle przed Negrim, byłym antypaństwowcem, otwiera się cały świat. Jego samego nieco dziwi ten taniec z mediami. Chodzi o sumę różnych cech, o wielość. To jak rój pszczół, które rozdzielają się, by zawsze w końcu się odnaleźć. Oto utopijna wizja, do której dziś przykładam wielką wagę. Niepokorni to grupa aktywistów z Porto Marghera, ze starej ojczyzny Negriego. Podczas swych spektakularnych akcji odwołują się do myśli imperium. Żądają m.in. minimum socjalnego dla wszystkich. Otrzymaliśmy to, czego żądaliśmy. 10% zniżki. Nieposłuszeństwo to przestrzeń polityczna, kulturalna.
Uważam, że było i jest ważne, ponieważ uświadomiło nam, iż można i należy być nieposłusznym wobec rozkazów. Nieposłuszeństwo to przede wszystkim niesłuchanie rozkazów. Zdezerterować w czasie wojny to właśnie nie słuchać więcej rozkazów. To otwiera nowe przestrzenie. Gdy nie posłucha się rozkazu, odrzuca się władzę. Tak rodzi się chęć, aby się jej przeciwstawić. Wtedy powstaje konflikt. Konflikt oznacza także brak pokory wobec granic i deportacji. Osią rewolty jest dziś dla Negriego opór wobec wojny. To kolejna zmiana, którą przyniosły czasy imperium. Ta wojna nie toczy się już pomiędzy państwami. To wojna przeciwko wrogowi publicznemu. Wojna przeciwko rzeczywistości wewnętrznej. Została ona określona mianem niebezpiecznej. Nie jest to już stara wojna imperialistyczna w celu szerzenia potęgi pojedynczych narodów. To wojna w imię globalnego kapitału. To wojna, która przekształca się jak organizacja globalna. È una guerra che si muove come organizzazione globale. Noi siamo veramente. Jesteśmy do głębi internacjonalistami. Ale możemy nimi być jedynie wtedy, gdy zrozumiemy, że istnieje dzisiaj imperium, które przybiera konkretny kształt. Oggi c'è questo impero che si sta formando. Kiedy spoglądam za siebie, widzę 16 lat spędzonych w więzieniu i 14 lat na wygnaniu. To nie życie, to szaleństwo. A jednak, jeśli udaje ci się przeżyć to życie, jeśli udaje ci się kontynuować naukę, pracę, to jest to jednak życie jak każde inne. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Beata Ziembińska-Sulej i Agnieszka Hayward. Konsultacja naukowa dr Daniel Przastek. Czytał Paweł Straszewski.